tutti, vitajcie a mangiare webki, benvenuti al canale Mangiare Webki. Jesteś w kuchni włoskiej i dzisiaj pokażę Tobie, pokażę Wam, jak można zrobić szybko mus kawowy i to w 5 minut. Ale zanim przejdę do przepisu, to zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Zrób teraz subskrypcję tu na dole z dzwoneczkiem, a będziesz powiadamiana o wszystkich moich przepisach z kuchni włoskiej i nie tylko. No to co, nic mi nie pozostaje, jak zabrać się do tego wspaniałego przepisu. Tak, będzie nam potrzebne 300 ml słodkiej śmietany 30%, 50 ml kawy z ekspresu zimnej, schłodzonej, najlepiej schłodzić w lodówce później, 2 łyżki cukru, no i do dekoracji będą nam rurki potrzebne i taka posypka czekoladowa. Śmietanę wlejemy do naszego pojemnika i wsypiemy cukier i ukręcimy. Ojej, po prostu muszę przyłożyć to. Po 2 minutach, jak już widzimy, że nasza śmietana jest ukręcona, wlewamy naszą zimną kawę i z powrotem będziemy kręcić jeszcze przez następne 2 minuty. Tak wygląda mus. Przełożymy do naszych salaterek. A więc tak, kochani, 5 minut kręcenia bitej śmietany. Jak zauważyliście, szybko się kręci w 5 minut ten mus. Powiem Wam jedno, że gdyby Wam się śmietana nie chciała ubić, to dodajcie trochę śmietan fix albo 36%. Ja wzięłam 30%. Tak wygląda. Tak wygląda mus. Ten mus najlepiej wstawić do lodówki na godzinę, dwie, żeby schłodzić. Żeby dosłownie schłodzić. A teraz przy Was próbuję. Mówię Wam. Niebo w gębie. Ojejku. Ale pyszne. Ale tam tutaj będę rekła. Na 4 osoby wyszło mi 4 takie pucharki. No więc tak. Bardzo pyszne. Zapraszam Was na mój kanał. Na mój kanał Mangiare Webki. Róbcie tu subskrypcję na dole i zaglądajcie na playlistę. Ciao a tutti!